Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry, Joanno. Dzisiaj mam przyjemność wystąpić w roli prowadzącego rozmowę z Joanną Rajską, założycielką nowej telewizji TV Victoria, która opowie trochę o kulisach powstania tej telewizji i o tym, co się ostatnio wydarzyło i doprowadziło do tego momentu. Witam Cię. Jakbyś mogła najpierw powiedzieć dwa zdania o sobie, ponieważ część z widzów być może pamięta, miałaś już pewne doświadczenia związane z publikowaniem materiału w internecie, z telewizją, natomiast przez ostatni czas nie mieliśmy okazji oglądać Twoich materiałów, także co się działo przez ten czas? No, na to się złożyło kilka czynników, że zniknęłam, tak całkiem zniknęłam. Mianowicie, po pierwsze, że zajęta byłam zupełnie czymś innym, mianowicie budową osiedla kopułowego i własnego domu. Czyli najpierw priorytety, znalezienie sobie przestrzeni do życia. Tak, właśnie. Zajęłam się sobą, można powiedzieć, nareszcie. No to mi się udało, osiedle stoi i mój dom również jest mniej więcej wykończony. No i teraz się mogę zająć czym innym. Odkąd tamta telewizja w zasadzie przestała działać, telewizja można powiedzieć, że na początku rozmowy zaawansowane, bo tak się nazywał kanał na YouTubie, w którym treści były publikowane. Program taki, potem miał tytuł, program taki, tak. Potem telewizja Helio TV, która była trochę kontynuacją taką w zamyśle tamtych wcześniejszych rozważań. Czym ta telewizja ma się różnić od tego, co było wtedy? Wtedy była tylko w telewizji prezentowana hiperfizyka z Jackiem Czapieskim, jak Państwo pamiętają może. A teraz mam zamiar zapraszać również innych gości, specjalistów w swoich dziedzinach, żeby rozmawiać na różne tematy, bardzo różne. Właściwie wszystkie tematy, jakie są ważne. Będę prowadziła wywiady z gośćmi, no hiperfizyka też będzie, ale to jeszcze troszkę, bo chcę to zrobić na tyle, ile się da dobrze, tak ciekawiej, a to wymaga bardzo dużo pracy i nie tylko mojej pracy. Samo zorganizowanie tego miejsca to nie lada wysiłek, prace nad powstaniem studia zapewne też już trwają jakiś czas. No tak, w sumie to trwało około pół roku. Myślałam, że to będzie szybciej, ale się nie dało, ponieważ trzeba było wykończyć jeszcze, właściwie dobudować dom. No wykończyć go, bo już był zbudowany. Bo nie jest to w moim domu, tylko w domu, który jest obok. Został użyczony na studio, ponieważ osoba, która go wybudowała na razie, nie będzie w nim mieszkała, więc pozwoliła zrobić studio. No i całe te wszystkie prace jednak trwały, prace budowlane, potem prace organizacyjne. Sam zresztą, Maćku, wiesz, bo właśnie Maciek Seroczyński, którego poznają Państwo również na programach, bardzo się przyczynił do powstania studia i telewizji jako takiej, informatycznie przede wszystkim, no i technicznie też. Tak, tak. Miałem przyjemność tutaj wspierać Joannę i liczę na to, że projekt będzie się dalej rozwijał. Powiedz, Joanno, co Ciebie motywuje do tego, żeby spowodować to miejsce do życia, nadać jemu bieg, rozmawiać z ludźmi, publikować materiały i dlaczego powrót? No, ja jestem osobą taką dosyć czynną i trudno mi usiedzieć w miejscu, a szczególnie trudno mi być obojętnym na to, co się dzieje na świecie. No, dzieją się nieprzyjemne rzeczy, niefajne. No i ja po prostu nie mogę obok czegoś takiego przejść obojętnie. Muszę się wtrącić. Dołożyć chociaż swoje trzy grosze, tak? Żeby tak, tak, tak. I dołożyć swoją cegiełkę do szerzenia świadomości, bo to, żeby świadomość wrastała, to jest szalenie ważne, to jest w zasadzie być albo nie być, pojedynczego człowieka i całej cywilizacji. To nie jest taka sobie zabawa. To jest naprawdę
no, można powiedzieć, walka na śmierć i życie. Skoro chcemy podnosić świadomość, skoro chcemy rozmawiać o tym, co nas otacza, o tym, jak poprawić nasze życie, to czy masz jakieś tematy, na których szczególnie chcesz skupić swoją uwagę teraz? Szczególnie nie. Tak jak mówiłam, że to wszystkie dziedziny życia wymagają dotknięcia świadomości. No i wszystkie dziedziny życia są ważne. Tutaj na pierwszy ogień pójdzie ekonomia, nowa ekonomia, no i z tobą programy na temat technologii współczesnych i na przykład sztucznej inteligencji. Nie wszystkie programy są jeszcze gotowe, ale dogramy. Tak, dogramy. Tak. Już udało nam się określić, że to jednak wymaga czasu, tak? Obróbka materiału do gotowości wymaga dosyć sporego nakładu pracy jednak, także organizując studia, organizując materiały w takiej formie, no, jak najbardziej dostępnej, też żeby to publikować dla Państwa, no, możliwie bezkosztowo, no to jednak wymaga pewnej pracy, tak? Tak, wymaga to pracy całego zespołu ludzi, no i czasu. Tym bardziej, że tutaj telewizja no, nie ma publikować reklam, nie ma zarabiać w jakiś taki komercyjny typowo sposób. Także wszystko, co Państwo zobaczą, to jest nasza praca, że tak powiem, dana światu. No, zobaczymy, jak długo nam wystarczy energii i sił, żeby to w takiej formie robić. Mam nadzieję, że... Liczę w przyszłości również na Państwa, że się dołożycie, bo to, żeby szerzyć świadomość, to tak jak mówiłam i powtarzam po raz kolejny, jest to szalenie ważne. Szalenie ważne. Nie będę się tutaj rozwodziła, dlaczego. Napisałam artykuł zresztą na ten temat, który jest na portalu. Zapraszamy też właśnie do zapoznawania się z treściami, które będą w formie takiej pisanej publikowane na portalu również. Tak. To, że praca dla świadomości daje efekty, to widać już po pewnym czasie z działalności. To znaczy nie, no oczywiście nie mojej, nie naszej, ale całego ogromnego zespołu ludzi, którzy no zdają sobie sprawę z wielu rzeczy i mnóstwo tych informacji poszło do internetu głównie. Trwa tak zwane kosmiczne ujawnienie i to widać na każdym kroku. W telewizji już się mówi rzeczy, których nawet jeszcze w internecie nie ma. Tak. Pewne treści są nam wpuszczane już w taki sposób, jak jeszcze 10 lat temu. Tak. W zasadzie mówienie o tym, przekazywanie wielu informacji było wręcz blokowane, tak? Natomiast teraz możemy swobodnie rozmawiać, technologia umożliwia nam komunikację i miejmy nadzieję, pomimo pewnych też zmian prawnych, jak chociażby akta w Unii Europejskiej, no akurat nas ono nie będzie dotyczyło. Wszystkie materiały są tutaj oryginalnie puszczane, tak? I będziemy mogli działać. Jak to się bardzo zmieniło od tamtej pory, od tych początków naszej działalności, mojej działalności, a to minęło 8 lat, to bardzo, bardzo widać. Pamiętam, że jak się tak publicznie powiedziało coś na temat UFO, świadomości, jakichś innych wymiarów, innych przestrzeni we wszechświecie, no to było, łagodnie mówiąc, duże zdziwienie i narażało się na wykpienie i ośmieszenie i tak dalej. W tej chwili już nie. W tej chwili to są tematy normalne. Tak. Ja nawet mam taki, pamiętam taki przypadek. Mieliśmy zajęcia, jakieś takie spotkanie, wykład, no w pewnym miejscu, już nie powiem gdzie. I było takich dwóch panów, w tym jeden był dziennikarzem, którzy, no łagodnie mówiąc, byli sceptykami. Opowiadali takie głupoty na przykład, jak to, że myśmy mówili o tym, że DNA może być różne,
może być wieloniciowe. A jeden z panów powiedział, że to jest udowodnione, że DNA może mieć tylko dwie helice. No i takie właśnie niesamowite, no powiem, po imieniu głupoty opowiadają. Teraz to już by nie przeszło. I oni z tego spotkania zrobili notatkę w gazecie, gdzie strasznie nas ośmieszyli, że jakieś takie oszołomy przyjechały i takie rzeczy opowiadają. Między innymi mówiliśmy o tym, że Księżyc jest właściwie takim sztucznym satelitą i w ogóle nie jest tym, czym ludzie, co ludzie sobie wyobrażają na temat Księżyca, jaka jest wiedza na ten temat. No dopiero co widziałam program na Discovery, gdzie dokładnie to samo mówili, a i więcej mówili. Tak, tak. Także otoczenie się... Tak, sceptycy, uważajcie, co mówicie w tej chwili, bo możecie za jakiś czas, niedługi wcale czas, wyjść na kubków. Tak. Czym ta telewizja będzie się różniła od grona innych telewizji, które działają teraz w internecie? Ja wiem, czy się będzie bardzo różniła... No tutaj jakoś trudno wymyśleć jakąś dziwną formę. No nie będziemy stać na głowach, nie będziemy tańczyć, nie będziemy udawać pajaców. Ale to, czego nie zauważyłam w innych telewizjach, w innych programach, to to, że się nie mówi jak, albo rzadko się mówi, jak wyjść z tych kłopotów, które w tej chwili mamy. Ja się postaram właśnie to wyciągać tak, na duża pierwszy jest plan. Teraz ilość narzekania, krytykowania, mówienia o tym, jak jest źle, a mało osób proponuje rozwiązania. Albo ta odpowiedzialność za znalezienie rozwiązania jest przekazywana na nich, na polityków, na kogokolwiek. Tak? Tak, na polityków nie liczmy, szczególnie na tych, którzy są w tej chwili. To jest władza właśnie, okupacyjna i nie można liczyć na trochę na chyba nich. Będziemy starali się pokazać, jak można, zmieniając odrobinę swoje życie, swoje przyzwyczajenia, swoje świadomość i posiadaną wiedzę, można poprawić swój świat, tak? Nie tylko narzekać, ale dążyć do tego, żeby nam żyło się lepiej, tak? Bo jak będzie mnie i mojemu sąsiadowi żyło się lepiej, no to, to i właśnie wróci to do mnie. No właśnie, zmienić paradygmat, zmienić podejście. Do tej pory jest takie podejście do innego człowieka, że co ja od niego mogę dostać, co ja mogę mieć, jak ja mogę go wykorzystać. A gdyby się zmieniło podejście na co ja mogę dla ciebie zrobić, co ja mogę dla świata zrobić, to by wszyscy mieli wszystko. Trochę być może to jest powrót do takiej mentalności, która kiedyś jak na Ziemi jak najbardziej istniała, tak, takiej plemiennej, społecznej. Tak, ja jestem częścią społeczności, ja jestem częścią mojego najbliższego świata i jeżeli sąsiadowi żyje się lepiej, to mnie żyje się lepiej. A chyba nam wszystkim o to chodzi, żeby to właśnie lepiej mieć też dla siebie, nie tylko narzekać, że mało zarabiam, że coś się dookoła dzieje niedobrze, ale dać tak, wiesz, coś od siebie. W tym starym paradygmacie to też było tak, że och, sąsiadowi jest gorzej. No to dobrze. No tak, dobrze, to że tak. Jemu jest gorzej. No miejmy nadzieję, że to się zmieni, bo dążmy do tego, żeby to się zmieniło. Mam nadzieję, myślmy że... inaczej. Myślmy tak, że właśnie jak powiedziałeś, że jak tobie będzie dobrze, to i mnie będzie dobrze. Tak. Cóż, myślę, że udało nam się przekazać nasze intencje. Mam nadzieję, że udało nam się też Państwa zachęcić do śledzenia materiałów pojawiających się w telewizji. Cóż, zapraszamy. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia.